Cześć, tutaj Piotrek. Witam i pozdrawiam wszystkich serdecznie na kanale Aquamania. Dziś będzie trochę technicznie, gdyż dzisiejszym moim tematem jest filtr HW703A. Na początku będzie małe review, a na końcu zrobimy test i zobaczymy, jak podane wartości mają się do tego, co mówi producent. Także proszę zapiąć pasy i zapraszam na przygotowany przeze mnie materiał. Jak widać, na wyspy za pracą nie emigrują już tylko ludzie ze wschodniej Europy, ale jak widzicie na załączonym obrazku, koleżka z Chin, Sun Sun 703A, zajmie się trochę brudną robotą, jaką jest filtracja wody w moim nowym akwarium 325 litrów. Jego mniejszy koleżka, bo egzemplarz HW302, robi taką samą robotę w moim akwarium 200 litrów, z czego jestem strasznie zadowolony. I oczywiście poza ceną, która jest bardzo konkurencyjna do firmowych jego odpowiedników, to właśnie moja opinia na temat jego wydajności zaważyła na zakupie tego modelu. Na pierwszy rzut oka rzuca się od razu jego nowy kształt z walcowatej bryły, jaką charakteryzował się jego poprzednik. HW703 przeszedł solidną metamorfozę i gdyby nie niezmienny jego kolor, można by się zastanawiać, co to za filtr. Oprócz tego, że zewnętrznie wygląda trochę inaczej, to producent mówi o solidniejszej i trwalszej konstrukcji, która jest dedykowana akwariom morskim. A do tego dają gwarancję 2 lata, co również skłoniło mnie do zakupu tego modelu. I to chyba by było zmian na tyle. Po zdjęciu głowicy ukazuje nam się stary, dobry, tani Sun Sun. Najpierw zabezpieczający media filtracyjne grill, a później 3 kosze na media z taniego plastiku. W zestawie, który ja zakupiłem, media filtracyjne były nieodłączną częścią produktu i niestety nie miałem wpływu na ich wybór, co oczywiście nie znaczy, że nie można ich zmodernizować. Kosze na media są sporych rozmiarów, co daje nam duże pole do popisu w ich wykorzystaniu. Całkowita pojemność kubełka to 12 litrów. I to także dużo w tej klasie filtrów. Model 703A nie posiada lampy UV. Jeżeli ktoś chciałby takową mieć u siebie w filtrze, to 703B jest w nią wyposażony. Ja zdecydowałem się na wybór 703A celowo, gdyż nie jestem fanem tego typu sterylizacji w akwarium. A oprócz tego myślę, że montaż takowej lampy w filtrze zmniejsza jego wydajność. Po wyjęciu koszy na media filtracyjne można zauważyć, że ostatni z nich spiera się na dystansach tworzących wolną przestrzeń pomiędzy dnem filtra a koszami na media filtracyjne. Ta wolna przestrzeń świetnie nadaje się do tego, by zasypać ją na przykład ceramiką i tym samym zwiększyć obszar siedlisk bezcennych kolonii bakterii nitryfikacyjnych. Zestaw również zawiera 2 rury, wlotową i wylotową, każda o długości 1,8 m. Dokładnie takie same jak w poprzednich modelach. Identyczny co w poprzednich modelach zawór doprowadzający i odprowadzający wodę od filtra. Oraz ten sam co w poprzednich modelach zestaw plastików, skład, w których wchodzi rurka zasysająca, deszczownia oraz skimmer.
tyle tego ględzenia. Teraz weźmy się do roboty i zobaczmy, jak naprawdę ten chiński koleżka radzi sobie z mieleniem wody. Producent podaje 1400 litrów na godzinę i maksymalna wysokość podawania wody to 2 metry. Ja dziś nie będę zajmował się sprawdzaniem jego wydajności na podawanie wody na różnych wysokościach, ale w takim ustawieniu, jak widzicie, wiadro na ziemi, z którego jest zasysana woda do filtra, stojącego na tej samej wysokości. Zaznaczyłem sobie tutaj specjalnie 1 litr na dzbanku. Wykorzystamy to do naszego pomiaru. I w prosty sposób, wykorzystując stoper do zmierzenia czasu, w jakim wlejemy litr wody, będziemy wiedzieć, co tak naprawdę filtr jest wart. Stoper wyzerowany, można zaczynać. Ciśnienie, z którym woda wydostaje się z węża wylotowego, jest naprawdę mocne, dlatego ciekaw jestem wyniku. Spodziewałem się lepiej. Odbyło się jeszcze kilka podobnych prób, jednak każda kończyła się z podobnym wynikiem. Przyjąłem 4 sekundy za średni wynik i z takim też wynikiem zrobiłem kalkulację. Wynik wyszedł dość sporo różniący się od tego, co podaje producent. Ich 1400 litrów na godzinę zamieniło się u mnie w 900. Nie wiem, może w Chinach jest rzadsza woda. Teraz pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że HW703A będzie się tak samo dobrze sprawował jak jego koleżka u mnie w 200 i te 900 litrów wystarczą. To by było na tyle. Dzięki za poświęcony czas i do następnego. Hej!